Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj zrobię pyszną sałatkę. Sałatka, która nadaje się do wszystkiego. Jako dodatek do obiadu, jak również na grill, jak również sama w sobie na śniadanie czy na kolację. Dla osób, które lubią bardzo zdrowo zjeść, ale i dla tych, którzy lubią sobie dobrze wciągnąć. Po prostu taka uniwersalna sałatka. Z czego ona będzie się składała? A już Wam mówię. Zobaczcie, mam tutaj 400 gramów ugotowanej już kaszy kuskus. Ale to jest gruby kuskus. Nie mylmy tego z drobnym. Chociaż jeżeli nie dostaniemy grubego, możemy oczywiście zastąpić właśnie takim drobnym. Ale ja nie lubię drobiazgów, więc dlatego robię z grubego kuskusu. Do tego mam jeden bukiet niewielki zblanszowanego brokuła. Jak blanszować brokuł? Wrzucamy na gorącą, osoloną wodę około 2 minut maksymalnie i wyciągamy i studzimy szybko zimną wodą. Do tego kilka koktajlowych pomidorków, połowę cebuli, feta, suszone pomidory, sól, pieprz, cytryna, oliwa z oliwek, miód. I to są składniki, które dzisiaj użyję. Dobrze, żeby już nie przedłużać, żeby Was już nie przynudzać, żebyście mi napisali, że gaduła jestem, to zaczniemy od dressingu. Do miseczki wlewam 3 stołowe łyżki oliwy z oliwek. Do tego łyżeczkę prawdziwego miodu. Oho, chyba osa wyczuła miód, a okno mam otwarte, ale niech się poje, odstawię ten miód tutaj z boku, niech ona tam sobie leci. Dobrze, do tego szczyptę soli, szczyptę czarnego, prawdziwego, grubo zmielonego pieprzu i sok z połowy jednej cytryny. Cytrynę najpierw należy rozmasować, wtedy puści więcej soku. I przepuszczamy przez palce albo przez sitko, żebyśmy pestek tam nie nałapali. Gotowe. Teraz to dokładnie musimy wymieszać. Zobaczcie, dressing zrobił się fajny, gęsty, właśnie taki powinien być. Gotowe. I odstawiam go na razie na bok. Teraz do większej miski przesypuję kuskus. Wsypuję brokuł. Teraz wsypuję suszone pomidorki. Składniki, gramaturę podam w opisie filmu. Do tego pomidory koktajlowe, ale je poprzekrajamy teraz na pół. To jest moja ulubiona sałatka, uwierzcie mi. 2 razy w tygodniu mam taką do pracy, żeby trochę zrzucić, ale jakoś nie idzie. Pomidorki wkrojone, teraz wkroję połowę cebuli. Cebulę kroimy w piórka. I dodajemy do sałatki. Teraz wkruszę fetę w takie grubsze kawałki,
żeby nie było mam małyki. Do tego wrzucam garść natki pietruszki, ale to nie jest natka pietruszka posiekana. Zobaczcie, ja ją tylko oskubałem, żeby były całe listki. Sałatka będzie bardziej finezyjna. No i teraz dressing. I delikatnie musimy teraz to wymieszać. I sałatka gotowa, więc przesypujemy ją teraz na mniejszy talerz. Prawda, że się pięknie prezentuje? Jakby żeby inaczej. Bardzo prosto, bardzo zdrowo, bardzo szybko. No i smacznie. A ja zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i ja już się dzisiaj z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. A ja sobie taką teraz łyżkę nałożę. I oczywiście spróbuję. Wow. Naprawdę jest smaczna, lekko chrupiąca, lekko kwaskowa, lekko słodka, pachnąca. I brzucho spadnie.